jesteśmy liderem tej grupy i to niech się za sobą to, że do każdego spotkania będziemy przystępować w roli faworyta. Sztuka w tym, żeby teraz potwierdzić tą powtarzalność z wiosny i też wywieźć dwa pozytywne wyniki z tych dwóch meczów i być już na ostatniej prostej do Mistrzostw Europy. Nie, bo zostało 6 meczów i trzeba punkty zdobywać, a to wcale nie jest łatwe, bo pomimo tego, że ostatnie 4 mecze udało nam się wygrać, to nie jest wcale tak, że którykolwiek był z nich łatwy. Więc zdajemy sobie sprawę, że będzie trzeba się jeszcze dużo napracować i dużo pobiegać, żeby ten awans odwalczyć. Jakie nastroje panują w zespole? Pozytywne, no tak jak powiedziałem, przystępujemy do tych spotkań jako lider grupy. Wszystkie mecze wygrane, żadnej bramki straconej, więc kiedy mają być pozytywne, jak nie teraz. W jakim humorze na kadrę przyjechał Krzysztof Piątek? Głodny. A napastnik, który jest głodny, bramek oczywiście, żeby nie było nieporozumienia, jest zawsze napastnikiem niebezpiecznym. Więc mamy nadzieję, że tak jak było w ostatnim czasie, wszystko co dotknie w reprezentacji wpadnie do bramki.